To jest jeden z najdroższych festiwali na całym świecie, na którego za karnet możecie zapłacić nawet ponad 23 tysiące złotych. Całkiem absurdalna cena. Bilety na niego sprzedają się w kilkanaście minut i nie jest łatwo je zdobyć. A dzisiaj odwiedzimy trzy różne festiwale w trzech różnych przedziałach cenowych. Najdroższy, dla wielu ludzi nieosiągalny, w średnim przedziale cenowym, dostępny dla większości ludzi. A zaczniemy od najtańszego, bo darmowego. Dożynki w Piotrkowiczkach. Albo dożynek w Piotrkowiczkach, bo nie wiem, jak będzie brzmiało to, co powiem wcześniej. Nawet nie wiedziałem, że taka miejscowość wcześniej istnieje. Ale mają festiwal darmowy. Będą występy artystów, ma być wiele atrakcji. Jest godzina zaraz 16, także zaraz chyba ma być w ogóle otwarcie tego, że festiwalu dożynkowego. Ale klimat jest, nie? Na wjeździe w ogóle do Piotrkowiczek jest fotoradar i policjant zrobione ze słomy. Tylko że policjant ma normalne ciuchy i, no nie powiem, nabrałem się. Także zobaczymy, co tu się będzie działo. Po wejściu na teren imprezy momentalnie dało się wyczuć klimat, który tu panował. Wszystko było pięknie ozdobione w regionalnym stylu i jednocześnie spójne w wyglądzie. I szczerze, bardzo sympatycznie to wyglądało. W głównym miejscu stała scena, na której wieczorem odbędą się koncerty topowych artystów. I mówię serio, to nie jest żart. A na razie odbywały się konkursy i wręczenia nagród, czy coś tego typu. Może i nie było jeszcze tłumów, ale godzina była dość wczesna, a większość zabawy miała się dopiero zacząć. Poza tym zaskoczyła mnie też ilość przeróżnych stoisk. Z ozdobami, z regionalnymi produktami, z ogromnym wyborem jedzenia, aż po stoisko Lasów Państwowych. Kiedy odbywają się dożynki w Wiszni Małej? W roku 2024. Kurczę, kiedy? No dzisiaj. Dzisiaj to znaczy? 20... Który dzisiaj jest? 24 dzisiaj jest. Zdał pan egzamin, może pan sobie wybrać lipę na przykład do posadzenia, jak będzie pan miał syna, to posadzi pan lipę na chwale jego życia i zdrowia. Mogę brzozę, czy nie? Brzoza jest, pomóż jest lipą. A to nie, to lipy brać nie będę, tylko jedno. Czemu, a zapylacze co na to? Co można wygrać? Voucher na weekend w apartamencie w Karpaczu, weekend dla 4 osób, sesja zdjęciowa. Dobra, no mógłbym tak czytać, ale fajne nagrody. No fajnie, wiesz. W tym udział chyba była. Jakoś solidna kolejka. Możemy zrobić tak, że Ola będzie stała w kolejce, a my wszystko tutaj ten, a? To wszystko będzie moje. Oczekiwania są takie, ja chcę dostaw ogrodowy, to jest moje marzenie. Ja chcę detailing auta, czyszczenie za 500 zł samochodu, polóweczka zasługuje na to po tych wszystkich trasach. Specjalna stówka przeznaczona. O. Chcecie wylosować to sami? Dobra, mam 3. Co się wylosuje? 243. Oczywiście ja mam 7. Nagrody zostały wygrane, pewne nagrody. Proszę bardzo, to jest ręcznie zdobiona chusteczniczka. Chusteczniczka. No jak to postawię, to będzie mi to przypominać. Uważam, że lepsze niż takie gówno jakieś kupione, nie? A tego w ogóle nie widzieliśmy jeszcze, co tam jest, nie? W środku. Siódemka, no. Co to? Wieku, co to jest? Daily Moisturing Body Balm. Balsam do ciała. Balsam do ciała, będę gładki. Perfum, ty, perfumy. Bez kitu. Ej, nie miałem perfumów, a teraz już mam. Ej, jest taki giga ciężki, fajny. Nie? Naprawdę, jak to jest ręcznie robione w ogóle. Wiśnia mała. To jest produkowane gdzieś tutaj. Szczota. To jest do czego? Do butów? Nie, no jak do butów? Fajne, bardzo fajne. Sympatyczne rzeczy, takie praktyczne. Pewnie w życiu byś tego nie kupił, ale jak już dostałeś, to jest fajne. Długopis, linijka, no takie typowe szkolne rzeczy. Zszywacz chyba jest też, różne takie fanty. No przyda się, ale to uważam najlepsze. Śpiwór normalnie, nie? Za dwie dychy byś kupił śpiwór gdzieś? Chyba nie. Nie ma szans, nie myślę. Ma szans, nie ma opcji. No cóż, nagrody są jakie są i w sumie to są spoko, ale mamy dla was coś lepszego. Dzięki partnerowi dzisiejszego filmu STS wy możecie zgarnąć dodatkowe 400 zł. Wow! Ile? 400 zł. Z okazji nadchodzących meczów reprezentacji Polski, w których zmierzymy się razem z Portugalią oraz Chorwacją, razem z STS przygotowaliśmy dla was limitowaną akcję specjalną, gdzie rejestrując się z linku w opisie lub podczas rejestracji wpisując kod 110 STS, możecie otrzymać aż 400 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska strzeli gola w którymś z tych... Wow. 400 zł, Bartek. A żeby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. W tym wpłacić minimum 50 zł. I jeśli zakład na bramkę Polski w wybranym meczu oraz kupon wam siądzie, możecie zgarnąć dodatkowe 400 zł. Bam. Minęło 8 lat, aż w końcu doczekaliśmy się wielkiego rewanżu z Portugalią, która wyeliminowała nas w ćwierćfinale po serii rzutów karnych. Jeden błąd zaważył nad losami naszej reprezentacji. Aczkolwiek my, silny polski naród, wyciągnęliśmy lekcje i jesteśmy głodni bram. Dodatkowa oferta ta łączy się z akcją powitalną, gdzie do zgarnięcia macie gwarantowane 660 zł. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie o kodzie 110 STS i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Poza tymi gwarantowanymi nagrodami czeka nas jeszcze giga loteria z losowaniem nagród głównych. Ale zanim to, zapraszamy na wielki test jedzenia. Siemanko, z tej strony Księciunio i Bojek. I robimy test swojskiego żarcia.
na drużynkach Piotrkowiczka. Mamy bajdę ze zmarą widłem i z ogóreczkiem za 10 zł. Dyszka to jest w ogóle, to nie? To jest mega dobra cena. Ziemniaczek pieczony z masełkiem czosnkowym, proszę, proszę. Nie zgadniecie za ile? Za piątkę. Uuu, księciuniu. Bojku. No i co? Mamy jeszcze kawusię mrożoną. Wyglądała trochę lepiej, ale ciepło jest, musicie to zrozumieć. 10 zł, ceny naprawdę sympatyczne. Hej, marzyło mi się to, nie? Odkąd tu przyjechaliśmy, miałem na to taką ochotę, że to szok. Wszędzie indziej za taką pajdę to pewnie byś z ponad 2 dychy wywalił. Zajebista. Próbuj. Uuu. Nie, serio. Za dychę? To nie ma co dodać, nie ma co ująć. Świeżutki chlebek, czuć w elegancko ten smaczek. To jest fajny kartofel. Trochę mało masełka czuję, bo tu ugryzłem taki kawałek z wierzchu. Nie, dobra, ale nie ma co tu powiedzieć, to jest za 5 zł. Ludzie, obudźcie się. Na razie naprawdę jest poprzeczka wysoko zawieszona. Co sądzisz o kawie? Bardzo dobra. Nigdzie nawet nie było mowy, że jakaś bita śmietana będzie do tego czy coś. Starałem się wyczuć jakiś syrop, chyba mnie poniosło, jestem z miasta człowiekiem. Jak na kawusie za 10 zł, tym bardziej mrożoną. Dużo też jej jest, nie? To jest bardzo smaczna. Ale ja się czuję aż głupio w ogóle, jakbym miał cokolwiek mówić jeszcze negatywnego na temat tych rzeczy, wiedząc, że one na przykład kosztują tak mało. Tak, bo na festiwalach zazwyczaj jest mega drogo, a tutaj te rzeczy są w normalnej cenie. I wstęp masz darmowy na coś takiego jeszcze, nie? Wybraliśmy gotówkę specjalnie, 200 zł łącznie na jedzenie, a serio mam wrażenie, że nawet tego nie wydamy, nie? Poza pajdą chleba i ziemniaczkami spróbowaliśmy też takich frykasów, jak pierogi ruskie, tosty z serem i z pieczarkami, bigos, chleb, brownie, szarlotka, ciasto drożdżowe z malinami i kokosem i frytki belgijskie. Może trochę nas poniosło, ale wiecie co? Było smacznie i nie żałujemy. Oczywiście po jedzeniu i po piciu przyszła pora na co? No właśnie, grzechem byłoby nie sprawdzić, jak wygląda Toj w takim miejscu, bo jednak każdy z niego korzysta. Nie ma opcji. No chyba, że są w takim stanie, to może być ciężko. Ale da się to zrozumieć. Było tu dużo ludzi, a poza tym to miejsce jest przeznaczone właśnie do tego. Także zaskoczyłbym się, gdybym poczuł zapach kwiatuszku. Ale mogę go poczuć w moim ogrodzie, gdy wygram zestaw mebli ogrodowych. Bo teraz będzie losowanie nagród głównych. Ale płynne przejście, co? W momencie, kiedy wylosujemy dany los i powiemy, jaka to liczba. 271. Pokażemy, panie wójcie, blisko, do góry. Blisko. 235. Posiada? 135. Jest numerek 453. Frytkownica beztłuszczowa. 713. 713. Blisko, blisko. Mamy 524, kochani. Ajajaj. 146. 46. Do wygrania jest voucher na kompleksowe mycie detalne. Nie! Na o wartości 500 zł. Nie! 470 jest, same 400. A ja informuję do... No. Niestety lub stety, nie udało się wygrać żadnej nagrody głównej. Ale żadna strata, bo zaraz na scenę wjeżdża Warner S. Zamknijcie pasy! No właśnie, to możemy zostawić do oceny dla was, ale musimy przejść jednak do ciekawszego występu, na który czekały całe dożynki. I mam na myśli serio całe, bo ilość ludzi pod sceną zrobiła się ogromna i wszyscy razem czekaliśmy na koncert Króla Latino. Pozdrowienia dla całych Piotrkowiczek. Patrząc na to, że cały ten event był darmowy, a oferował naprawdę dużo i jeszcze więcej, a bawiliśmy się naprawdę kozacko, to ogólna ocena dożynek w Piotrkowiczkach jest naprawdę wysoka, dlatego kolejne festiwale mogą mieć naprawdę ciężko. Ale sprawdzimy to przechodząc do Baltic Drive and Fly Festival. Generalnie z tego co wiem, to jest to jakiś samochodowy chyba festiwal. I zobaczymy, co tu w ogóle jest. No tak ogólnie to ja nie przepadam za festiwalami. Idziemy? Po wejściu na festiwal trochę ciężko było nam wczuć się w tematykę, jaka tu panuje, ale jedno jest pewne. To najbardziej męski festiwal, na jakim możesz być i kipi tu testosteronem. Bilet jednodniowy kosztował tutaj lekko ponad 100, także nie jest to wysoka cena. Jak interesujecie się autami, to zapauzujcie i pooglądajcie, bo specjalnie dla was nagraliśmy te wszystkie auta, a sami nie bardzo się tym interesujemy. Ale pomimo to oceniamy to wydarzenie niezależnie od samochodowej otoczki. Poza sceną główną, na której będą odbywały się koncerty, na razie odbywały się zawody kulturystyczne ze Strong ekipą. Były tu rozmaite stoiska tematyczne związane z autami, z jedzeniem, parę atrakcji rodem z parku rozrywki i tor wyścigowy. Patrz, McQueen. Zigzag McQueen, prawdziwy, real. James Bond w tym jeździu? Fajna. Tylko ja i ty, weekend nad morzem. Co ty na to? Napisz w komentarzu. Skoro tu są auta, no to trzeba pokazać auta, nie? Na tym polega chyba ten festiwal. Dobra, co to jest?
Drogie pewnie, nie? Szybkie pytanko. Byłaby opcja sobie siąść w aucie, zobaczyć w ogóle? Nie byłaby. Nie? Nie. Dobra, dzięki serdeczne. Rób szybko zdjęcie, wdam na Instagrama, że to moje. Człowieku, co to jest? Taki pop, jedziesz. Nie znam się na autach, ale wygląda fajnie. Ale kolego, to na każdej dziurze się haczy. To jest w ogóle nie bez sensu. Powiedz Karol, że polóweczka lepsza. Polóweczka lepsza. No, w ogóle mnie dupa tu nie piecze, że tu jestem. Nie mówcie mi, że nie, ale to jest akurat cudo. Naprawdę chciałbym mieć tą czapkę. Wygląda kozacko. Zagadam zaraz do właściciela, czyż nie chce się trejdnąć, nie? Już mi się to podoba, stary. To jest moja misja na dziś. Znowu jadę sam, nie ma nikogo ze mną. Fajne, chcesz się usiąść tu? Nie? Rób mi szybko zdjęcie, żeby wszyscy widzieli, co straciła. Żeby wiedziała, co straciła, nie? Odpal go i odjeżdżaj. Taki mam zamiar. Jak na razie to mam takie odczucie, że jest to bardzo specyficzny festiwal. Hermetyczne środowisko się wydaje, takie właśnie fanatyków jakichś motoryzacyjnych rzeczy czy coś. Teraz no to takie wydarzenia są tutaj, tam jakieś wyścigi, tu jakieś na scenie Strong Ekipa. Tutaj Bartek se idzie, jest atrakcją też. Uwaga, uwaga. Test jedzenia na Baltic Sun Drive Fly Festival. Coś takiego. Kebab kosztował 30 zł. No sporo. Mega dużo, no. Patrząc na to, że to też nie wygląda na jakiś gigantyczny. Sosik mieszany. Co? Warzywka? Mięsko, nie wiem, w sumie nawet mnie nie zapytała pani jakie mięsko, także nie mam pojęcia, nie patrzyłem co oni tam mają. Nie dla... ha? Uwaga! Ja mięso w ogóle nie spróbowałem. Nie będę nic mówił, poczekam aż ty spróbujesz. Wiem jak to jest dojadać po kimś resztki, nie martw się. Wilgotna, wilgotna. Placek trochę, no słabo przypieczony, nie? Ja lubię jak to chrupie. Jak już spróbowałeś, to ja powiem, że... w sumie smaczny, a co ciekawe, to bardzo chciałem właśnie, żebyśmy przetestowali tego kebaba, bo byłem dokładnie w tym samym miejscu w zeszłym miesiącu na Sun Festiwalu. I to prawdopodobnie było to, no to było to samo miejsce, w którym robili kebaby. Prawdopodobnie z tych samych składników ci sami ludzie. Wtedy był tragiczny. Było surowe mięso kurczakowe, więc bardzo chciałem zobaczyć, czy tym razem też. Czuję, że ten kurczak mógłby być bardziej zrobiony. Wybaczyłbym tą sytuację z kurczakiem, jakby był mega duży ruch, że oni mają dwa na przykład kurczaki nałożone, one by się kręciły i była fest kolejka. Wtedy właśnie co byłem, to był okropny ruch, nie? Więc okay. To rozumiem. Wiem, że wtedy prawdopodobnie przestał. Zwykły. Może ciszej trochę, co? Jak jesteś głodny, to zjesz, nie będziesz narzekał, nie? Ale no za 30 zł, no jakby... fixa. 3 na 10. Ja daję 4. Próbujemy jeszcze czegoś innego, żeby mieć większe porównanie. Wiecie, bo nie chcemy też wydać za dużo, bo ceny tutaj są solidne. Zapiekanki widziałem za 38 zł. Dlatego bardzo ciekawe mnie też food trucki, bo jest trochę food trucków z różnym jedzeniem. Są pierogi, są szaszłyki, są naleśniki, jest ramen, jest pad thai, pastrami burgery. Więc zobaczymy, czy tam będzie podobnie. Właśnie, to jest ciekawe, że tutaj wszystko jest praktycznie w tej samej cenie. Nieważne, czy to zapiekanka, czy burger, nie? No na pewno lepiej iść na burgera. Także widzimy się zaraz na burgerze. Proszę o ciszę. Pastrami burger. Wy zgadnijcie jakiej cenie. Teraz macie 5 sekund, żeby napisać w komentarzu cenę, a ten kto zgadnie, przypniemy mu serduszko. Ty wiesz ile? 39 zł. Droga. Drogo. Jak na takie gubienko? Generalnie na festiwalu mi się wydaje tutaj wszędzie wszystko kosztuje tak 30, to jest minimum. Wygląda obiecująco. Wygląda bardzo ładnie. Pastrami, jalapeno, rucola, ser, nie wiem co jeszcze. Dobre. Mi to smakuje. Smakuje normalnie jakbyś poszedł do jakiejś takiej miejscówki, która to serwuje i tak to smakuje. Jalapeno, czuć wszystkie sosy elegancko, nie ma ich za dużo, nie ma ich za mało. Fajne. Normalnie jakby coś takiego było, tylko w przyjaźniejszej cenie, obok mnie na przykład, to bym se to jadł, serio. Mega dobry, moja ocena 8 na 10. 7 na 10, bo mały, ale ogólnie bardzo fajny. Ja powiem tak, zostaliśmy haniebnie oszukani, ponieważ Americano kosztowało 23 zł i myśleliśmy, że tyle kosztuje. Pani się nas zapytała, czy chcemy może z lodem, na zimno czy na ciepło. Zapytałem się, czy różni się jakoś ilością kofeiny, powiedziała, że nie, ale nie wspomniała już o tym, że trzeba dopłacić 7 zł, żeby mieć lód w środku. 60 zł za dwie kawusie, tak jest. Ale na ich obronę z boku jest napisane, że Americano Ice 3 dychy. A po Americano jest to i to i. Ej. Pierwsze wrażenie, mega dobrze. Mega mało jest osób, także się tego spodziewałem. Pachnie ładnie, ale elegancko. Wiem, to jest najbardziej interesująca część tego filmu. Jest przyjemnie. 8 na 10. Nie widać, że to festiwalowy toj-toj. To co, idziesz? Nie, ja nie chcę na to rozmyśliwać się w tym momencie. Że on to ubije jakimiś deskami, człowieku. Fajnie wygląda, dawaj. Co wygląda fajnie? Nie wygląda fajnie. Idź. Będę stał obok, będę wszystko nagrywał. W razie wypadku, numer przygotowany. Trzymaj się. Mam pasy do twojego Instagrama, jakby co.
fajnie się bawi. Absolutnie nie słyszę, co mówię, ale wygląda na zadowolonego. Bartek, dobrze ci idzie! Rollercaster okazał się spoko rollercasterem. Nie oceniajcie książki po okładce, no chyba że to wątpliwej jakości rollercaster. Rollercaster, rollercaster, rollercoaster. Nie wiem, jak to powiedzieć. Poszliśmy na automaty uderzyć w boksera i wygrałem. Ej, przecież ja wygrałem. I nadeszła pora długo wyczekiwanych przez nas koncertów. Najpierw grała Majka Jeżowska i gdyby nie fakt, że było wtedy bardzo mało ludzi na festiwalu, to pewnie wyglądałoby to dużo inaczej. Pytanie, czy lepiej, czy gorzej. Z jednej strony fajnie, bo nie ma kolejek, a z drugiej nie fajnie, bo nie ma kolejek. Dla niektórych fajnie, dla niektórych nie fajnie. Później wystąpił legendarny zespół Filb i pomimo tego, że ludzi nadal nie było dużo, to my bawiliśmy się wspaniale. A grali serio fajnie i uważam, że zasługują na naprawdę większą publikę. A gdy już się ściemniało, przyszła pora na, wydaje mi się, najbardziej wyczekiwany koncert tego dnia, Cibula. Dało się zauważyć większą ilość ludzi pod sceną i tym bardziej zaangażowanych ludzi w zabawę. Dało fajne show, światła, bam, muzyka, to jest to. Osobiście uważam, że mimo mniejszej ilości ludzi w porównaniu do dożynek w Piotrkowiczkach, to energia i tak była tutaj fajna. Baltic Fly Drive Festival. Nie wiem, czy dobrze mówiłem tę nazwę dalej, nie zapamiętałem, ale to nie jest ważne. Wydarzenie się kończy dla nas, no i w sumie to, co mieliśmy, to najważniejsze rzeczy zobaczyliśmy, oceniliśmy. Fajny festiwal, ludzie na pewno na plus, w ogóle jesteście cudowni. Wszystkie osoby, które do nas podbiły, no jak ziomeczki tak naprawdę. To największą atmosferę buduje właśnie, przynajmniej dla nas, nie? Bardzo dużo pracowników też z nami pogadało, w ogóle tutaj festiwalowych, powiedzieli nam też, jak to wygląda i ludzi, że na przykład wczoraj dzień wyglądał zupełnie inaczej, bo było znacznie więcej ludzi, bo przede wszystkim był dzień to wolny, bo było święto, gdzie jest piątek pracujący, oraz był inny line-up w ogóle. Kizo, Malik Montana, no to taka muzyka bardziej popularna. Młodzieżowa. A dzisiaj, no, jest to zupełnie inne. Nie oszukujmy się, że ludzie budują takie wydarzenia. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Z dobrymi ludźmi możesz się bawić wszędzie. I tak też było, mam wrażenie, tu, bo właśnie taki specyficzny ten festiwal się wydawał na początku i w sumie jest, bo auta, motoryzacja, jakieś tam strong ekipa, napieprzanie. Za stówkę myślę, że warto, zwłaszcza, że to ich pierwsza edycja. Trzymam kciuki po prostu za to, że za rok będzie lepiej, lepiej, bo ta organizacja też tutaj, nawet niektórzy pracownicy mówili, że troszeczkę polegli z tą organizacją. A jeżeli zastanawialiście się, gdzie był Daniel przez ten cały czas, to ja wam nie powiem, może Karol, ale jesteście super, musicie o tym pamiętać. Bez was nie byłoby Budulca, bez Budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu. A ja byłem na Tomorrowland. Fajerwerki, ujęcia z ludźmi. Tomorrowland narodził się w 2005 roku w małym miasteczku o nazwie Boom. Belgii. Przez lata od skromnych początków rozrósł się do globalnej legendy, gdzie co roku pojawiają się największe nazwiska w muzyce elektronicznej, takie jak Martin Garrix, Nervo czy Timmy Trumpet. A co roku bilety na Tomorrowland rozchodzą się w ciągu kilku minut, a festiwal przyciąga ponad 400 tysięcy fanów muzyki elektronicznej z całego świata. A ja jestem jednym z szczęśliwców, którym udało się kupić bilet, a dzisiaj opowiem wam, jak było. Z Krakowa przyleciałem samolotem do Belgii, a z lotniska specjalnie wcześniej przygotowanym autobusem pojechałem prosto na festiwal do miasteczka o nazwie Boom. Fajna nazwa. Boom. Wszedłem na teren festiwalu i od razu poczułem się jak w innym świecie. To, co wyróżnia Tomorrowland, to absolutnie spektakularne sceny. Główna scena wyglądała, jakby wyjęli ją z baśni i nawet zrobili wodospad. Wodospad na scenie o wysokości 36 metrów. Oprócz głównej sceny są jeszcze Core, Planaxis, Freedom Stage, Crystal Garden, Melodia, Atmosfera, House of Fortune, The Rose of Garden, moja ulubiona scena, Elixir, The Rave Cave, Cage, Portal to Paradise, The Library, Rise. Na tej scenie grają ogólnie ludzie, którzy uczą się w Tomorrowland Academy, czyli szkole dla DJ-ów. Niesamowite, że coś takiego w ogóle mają. Ogólnie rzecz biorąc, znajdzie się tam każdy, ale nie tylko ze względu na to, że sceny są przygotowane do perfekcji, ale również dzięki ludziom, ponieważ są niesamowici. Library, to jest scena książkowa. Zwróćcie uwagę, tam są normalnie takie zraszacze, które sprawiają, że no jest chłodnie na scenie, bo na scenie jest bardzo gorąco. Oni mają rozwiązanie na wszystko. Na każdą inną rzecz mają rozwiązanie. A najważniejsze tutaj, nie zgubić się. Bardzo ciężko tutaj się znaleźć. Bądźmy cały czas w komunikacji, dzwońcie do siebie i nawadniajcie się. Tak czy siak się zgubiłem, ale nic z tym strasznego, bo ludzie są tutaj pełni pozytywnej energii, otwarci, no i ogólnie super. A tutaj meksykański Rey Mysterio oddał mi swoje sombrero. Są tutaj ludzie z ponad 200 krajów, a wszyscy są zjednoczeni miłością do muzyki. To jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie spotkasz tak wielką mieszkankę tak wielu kultur. A wszyscy niesamowicie pozytywnie nastawieni, energiczni i potrafiący się bawić. Randki, można tutaj randkować. Tam siedzą ludzie i sobie randkują, po prostu tyle. Chodźcie, chodźcie ze mną. Co ciekawe, drodzy państwo, nie wiem, czy mnie w ogóle tu słychać, ale wszędzie jest pełno animatorów. Cały czas zabawiają ludzi, nie? Tutaj mamy pana, w szutłach stoi, tańczy, branżuje. Non stop, cały czas.
próbuję się przecisnąć przez tłum. To jest najbardziej wyjątkowe, to nie sama muzyka, bo muzykę również możesz posłuchać w domu, ale emocje, które towarzyszą każdemu bitowi. Chodzi o moment, w którym cały tłum skacze w tym samym momencie przy dropie. Jest to coś, co trudno opisać słowami, ale mamy mało czasu, więc przejdźmy do jedzenia. Wszystko, co tylko byś chciał, tutaj jest. Burgerki, pella calamares, nie mam pojęcia, co to jest. Asian food, Middle Eastern food. Umiecie czytać? To sobie przeczytajcie. I moje ulubione fryteczki belgijskie. Ceny wahają się od 3,75 do 7,75 pereł. Nie jest tanio, ale jest smacznie. I można jeść talerze. Talerze mają dużo błonnika. Tomorrowland oferuje prawdziwą podróż kulinarną. Od lokalnych belgijskich frytek, aż po azjatyckie dania i wykwintne potrawy, na które mnie akurat nie było stać, ponieważ ceny wahają się od 5 do 15 euro za danie. Przykładowo za prostsze jedzenie jak frytki czy burgery zapłacisz około 5 do 8 euro, natomiast bardziej wyszukane dania jak sushi czy posiłki wegańskie mogą kosztować nawet 10-15 euro. Napoje, w tym woda, są również płatne i ich ceny zaczynają się od około 3 czy 5 euro. Skoro już o cenach mowa, to bilety kosztują w przedziale od 130 euro za jeden dzień festiwalu, aż do 5,5 tysiąca euro za opcję VIP. Z drugiej strony podstawowy karnet kosztował 304 euro za wszystkie dni festiwalu. Ja sam zapłaciłem 500 euro. Ja śpię akurat na Friendship Garden. Jest dużo różnych miejsc, w których można spać. Friendship Garden, czyli miejsce, gdzie bierzesz 10 znajomych i śpicie tam w 10 osób. Zapraszam. Żeby wejść, musisz odbić opaskę. Yeah. Czasem coś się popsuje, ale to rzadko. Ogólnie kible zapchane. Friendship Garden, to tutaj. No i w taki sposób śpimy. Większość ludzi jakby śpi w namiotach. Są jeszcze jakieś domki albo takie bardziej stałe namioty, ale śpimy tutaj, jest dobrze. Podsumowując, łącznie za wszystko zapłaciłem 6 tysięcy złotych. Czy było warto? Jak najbardziej tak. Jest to nieziemskie doświadczenie, które będę super wspominał przez resztę mojego życia, więc polecam każdemu, żeby chociaż raz wybrał się na takie wydarzenie. Wychodzę z main stage'a. Jest już koniec. Troszeczkę się popłakałem, ale jestem mężczyzną twardym, także nikomu nie mówcie, że tak było. No, było nieźle. Żyjemy się dobrze. Najlepszy weekend w życiu, nie? Taka impreza. Warte to jest każdych pieniędzy. Każdy.